Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na zdrowym zoncie prosto z nad zalewu Kryspinów. W takim miejscu się zatrzymaliśmy i chciałbym Was zaprosić na kolejną podróż. Kolejną podróż, niestety jeszcze nie karawaningową, ponieważ no, dla mnie nie jest to jeszcze sezon na to, żeby ciągać przyczepę za sobą, ponieważ mamy zimę i to nie jest odpowiedni czas, ale wybraliśmy się z moją ukochaną małżonką, która sobie tutaj spaceruje po tej plaży piaszczystej, pięknej, nad tym cudownym zalewem, no z grubsza zamarzniętym, ale no cóż. Wybraliśmy się tutaj na malutki spacerek, ponieważ chciałem Wam zaspoilerować, co się wydarzy na dzisiejszym filmie i gdzie się wybieramy. Wybieramy się w góry, jedziemy sobie do Krościenka nad Dunajcem, jest to niewielka miejscowość licząca około 3,5 tysiąca mieszkańców. U podnóża gór Pienin tak naprawdę, tam są Pieniny, Beskid Sądecki i jeżeli tylko pogoda nam pozwoli, bo jak widzieliście, kiedy wyruszyliśmy dzisiaj w nocy, no nie była ona za ciekawa. Takiego wiatru to ja jeszcze na drodze nie spotkałem. Targało mi furą tak na lewo i prawo, że po prostu masakra. Deszcz lał jak z cebra. Nie wiem, czemu tak się mówi, ale to możecie sobie wygooglować na pewno. Deszcz lał jak z cebra i mam nadzieję, że no, trochę nam się wypogodziło i przypiszę ta pogoda, aby podbić sobie Sokolice. Jest to taki szczyt, w sumie sławny szczyt, na którym rosła sobie taka sosna, z którą była pewna historia, ale to opowiem Wam już później. Mam nadzieję, że dzisiaj się to wydarzy. Także zapraszam Was na wyprawę z nami do Krościenka nad Dunajcem. Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy w Krościenku przy ulicy Świętej Kingi 90, a miejsce nazywa się Villa Hasaba. Także polecamy, link do strony na pewno będzie w opisie, a my się tutaj musimy teraz troszkę zainstalować. I tak, po wejściu, tutaj mamy drzwi wejściowe. Jest mały hol, w taki sposób jest oddzielona część domowa, kuchenno-jadalniana od tej hotelowej, która jest tutaj po schodkach na górę. Tam jest wejście do części mieszkalnej, do cioci, do kuchni i w ogóle. I tutaj po schodkach sobie wchodzimy. I do dyspozycji mamy dwa pokoje. My jesteśmy w tym otwartym po prawo, tu jest drugi, czteroosobowy. I w takim holu jest tutaj mikrofala, kuchenka, żeby sobie można było z tego korzystać. No i pokoje są wyłożone takim naprawdę pięknym dywanem, bardzo mi się to podoba. I tutaj mamy również swój taki kącik z lodówką, oczywiście łazieneczkę. No i ten pokój jest taki trzyosobowy, można by powiedzieć, jedno łóżko małżeńskie, z którego my będziemy sobie korzystać. No i jeszcze jedno łóżko, telewizorek, stolik, żeby sobie pojeść, jakaś komoda, szafa, wszystko, co człowiekowi do szczęścia potrzeba. No i mamy pokój z balkonem, z widokiem właśnie na uliczkę prosto. No to tak, drugi pokój Wam też pokażę, ponieważ okazało się, że ten pokój jest przygotowany dla nas na dzisiaj. I tutaj mamy jeszcze taki piękny komin oddający ciepło, zabudowany płytkami. No i wygląda to dosyć podobnie. Mamy szafę, stoliczek, łóżko małżeńskie, ale tym razem balkon z widokiem na podwórko. A tutaj Villa Hasaba, słynie z małej winniczki. Tutaj sobie winogrona rosną, z których jest wytwarzane domowej roboty wino. I tutaj również mamy łazienkę. O, może jakieś światło zapalę. O, przy świetle jest dużo lepiej. I tutaj również jest taki kącik z lodóweczką. Łazieneczka. I drugi pokój, jakbyście całą rodzinką przyjechali, to tutaj są już dwa osobne łóżka. I również pokoik z balkonem.
Także taki mały round tour w willi Hasaba. Także my przenosimy rzeczy z pokoju do pokoju. Prawie wszystko przeniosłam. O, także widzicie, ja tutaj robię room tour, a Zuzanka nosi mandżur. I tu również mamy telewizorek. I to by było na tyle, jeśli chodzi o zwiedzanie. Do tego macie tutaj wszelkiego rodzaju atrakcje, ulotki rozpisane, gdzie co można zrobić ciekawego. W porcie Pienin, a nawet książkę z dziejów Krościenka. Jeszcze raz stojąc sobie bezpośrednio przed willą Hasaba przy ulicy Świętej Kingi, generalnie wygląda to tak, że w tamtą stronę od razu za 200-300 metrów zaczyna się szlak na Sokolice właśnie. W drugą stronę za mną w tym momencie zmierza się do takiego centrum tutaj Krościenka i właśnie teraz wybierzemy się na spacerek w tamtą stronę, ponieważ wejście na Sokolice zobaczycie sobie na kolejnym filmie już za tydzień, także zapraszam serdecznie, możecie subskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, żeby dostać od YouTube'a powiadomienie o tym, że kolejny film wleciał na kanał, a my pójdziemy sobie tutaj, tą drogą, ponieważ jakieś 50-70 metrów w tą stronę znajduje się rzeka Dunajec. Vis-a-vis willi Hasaba przejście taką dróżką między domami do samej rzeki. No jest to droga prywatna i na samym końcu znajduje się pensjonat. Pensjonat czy jakiś spa, obok którego sobie przejdziemy, bo można tutaj wyjść bezpośrednio przy brzegu rzeki. Także chodźcie z nami. A w Krościenku zostało nas trochę śniegu. W centralnej Polsce temperatura grubo na plusie. Wiosennie się porobiło. No tutaj jeszcze ten śnieg jest, ale myślę, że na stoku by nie było za przyjemnie. Jeszcze nie wiem, bo nie jestem narciarzem. I właśnie doszliśmy sobie do brzegu rzeki, tak jak mówiłem. Dunajec sobie płynie, którym oczywiście można sobie spływać w sezonie tym letnim, ciepłym i w ogóle flisacy tutaj sobie urzędują, odwiązują takimi dziwnymi, drewnianymi łodziami. O, właśnie takimi jak tutaj są, są poprzewracane w części tych łodzi. O, to jest pod śniegiem, więc tego nie widać specjalnie. To są elementy tych łodzi, takich trat flisackich. Postaram się wrzucić Wam zdjęcie takiej łodzi albo jakąś przebitkę, jak znajdziemy ją gdzieś na brzegu. To właśnie takimi tratwami sobie tutaj można razem z flisakiem spłynąć Dunajcem i nie tylko kajakami i pewnie w jakiś inny sposób pontonem, rafting taki pontonowy, też fajna rzecz. No latem jeszcze tutaj nie byliśmy, więc nie korzystaliśmy z tego, ale myślę, że może być to pierwsza klasa. Ławeczki, miejsce takie przygotowane dla wszystkich chętnych, żeby sobie posiedzieć tutaj nad rzeką. A my idziemy w tym momencie sobie taką promenadą rzeką nad rzeczną. To jest wszystko wybrukowane, tutaj jest ścieżka rowerowa i tak dalej. Ale wiadomo, zimową porą to bardziej jest ścieżka do nart biegówek niż rowerowa. Wiesz, jak to lubi. Szczęśliwy pies się tarza. Śniegowa kąpiel, to jest mors. Niby pies, a mors. No tyle śniegu, co tutaj przy roztopach, to w centralnej Polsce nie było w ogóle przez całą zimę chyba. Spotkanie na szczycie. Hej! Już, spokój. Spokój. Kumpel, spokój. Kumpel. Idąc sobie tą promenadą, dochodzimy w końcu do tego mostu, którym można po prostu przejść sobie na drugą stronę Dunajca. I za dnia on wygląda właśnie tak, jak widzicie. A nocą wygląda tak. I przy samym moście mamy tutaj scenę, ale amfiteatr. Pewnie jakieś imprezy się tutaj odbywają. O, i tutaj przy samym kościółku właśnie znajduje się taka scena z ławeczkami nad całą rzeką. A mam nawet słoneczko dzisiaj.
troszkę wyszło, także przyjemnie, przyjemnie, naprawdę fajnie. I tutaj tak naprawdę w tym miejscu można powiedzieć, że zaczyna się centrum. Tam na górę można wyjść do takiego ryneczku, gdzie się zaraz udamy, ale my to zrobimy tędy, przy samym moście sobie wejdziemy. Próbuję go złapać. Mega ślisko. Tak? Tak. No to uważamy na siebie. Faktycznie, lód jest taki na schodach, że hej. Wow! I centrum witaj! Tutaj można sobie przejść lub przejechać na drugą stronę. No i tutaj mamy kilka knajpek, trochę sklepów. I tak to wygląda. I tak, my wyszliśmy sobie tutaj z tej strony od mostu. Idziemy obok knajpek, właśnie przy samym kościółku, właśnie na ten ryneczek. I teraz tak, Krościenko nad Dunajcem jest taką miejscowością uzdrowiskową, w której znajdują się źródła wody takiej leczniczej, pitnej, i właśnie znajdujemy się przy takiej studni, przy jednym ze źródełek takich nienaturalnych, z którego można sobie wydobyć taką wodę, której skład jest taki dosyć prozdrowotny, z tego co by można było tutaj stwierdzić. No i w centrum właśnie, na takim odświeżonym, odrestaurowanym ryneczku, znajduje się taka studnia właśnie, jak widzicie. I tutaj te wszystkie budki, sklepiki, apteki i tak dalej, i tak dalej. Niestety w większości pozamykane. A sprawdzimy sobie teraz jeszcze, czy ta woda jest do napełnienia. Czy one... No nie, krany są na zimę zakręcone. Także taka ciekawostka krośnieńska. Jedna z najważniejszych atrakcji, czyli spływ Dunajcem. Tam prosto do tego mostu jedziemy, a tu w prawo na Villa Hasaba. Jeśli dobrze mówię, to tutaj mamy popiersie Władysława Jagiełło. W tym miejscu jest ten pomnik króla. I ciekawostka dla wszystkich fanów nekromancji, przy ulicy Jagiellońskiej znajduje się stary cmentarz krośnieński. Jest to ponoć jeden z najstarszych w Polsce pozakościelnych cmentarzy. Także idziemy sobie zobaczyć ten grob tu. Tu w ogóle jeszcze lampa naftowa wisi. W samym centrum miasta. Wspomnienie cmentarza. O, i wieczorem tutaj by była super atmosfera. Jakieś staro drzewie. Ło, ile śniegu. I tutaj jest między innymi pochowani ostatni właściciele Krościenka. Murek z XVIII wieku, kochani. I po góralsku możecie kupić łodzienie, łobucie i szpargoły. Idziemy jeszcze do źródła wody pitnej. Super mineralizowanej, zdrowotnej. I tu macie perspektywę z drugiej strony rzeki. Tutaj są jakieś miejsca wypoczynku, siłownie terenowe i tak dalej. My zmierzamy do źródeł. No i idąc sobie wzdłuż rzeki, znowu mamy tutaj, nawet jest jakiś mały wyciąg narciarski, się okazuje. Znaki na źródło Maria i Stefan z Michaliną, co się rozlewają. Idziemy tam. Doszliśmy do rozstaju dróg, prosto do źródła Maria drogę, i źródło Stefan i Michalina odbijają w lewo. My tam nie będziemy zmierzać i tam faktycznie jest oznakowanie na wyciąg narciarski, czyli jakiś mały skromny wyciąg jednak tutaj jest w Krościenku, więc dla zimowych świrów coś się tutaj znajdzie. My zmierzamy tutaj w stronę tego źródła Maria, ponieważ gdzieś tam jest obok punkt widokowy, który mam nadzieję również sobie zobaczyć. I nareszcie po półgodzinnej wędrówce, bardzo męczącej wędrówce, po całym dniu chodzenia,
źródło wody mineralnej Maria przed nami. Wszystko zakopane śniegiem. Ludzi to tutaj za wielu nie przychodzi, ale jak już jesteśmy przy źródłach wody mineralnej, to je wam pokażę. No i w ciemnościach dotarliśmy. Strefa ochrony sanitarnej. Źródło Maria, projekt finansowany z Unii Europejskiej. No i dotarliśmy i nie popijamy, bo nie ma nawet kranu. To jest rozpis. No i jest ciemno. Mało przyjemnie. Więc spadamy. A to działa tak, że tu jest taka wajcha. I można napompować tej wody. Czyli jednak można sobie tej wody tutaj skosztować. Ja już pił tego nie będę, bo uciekam stąd. Teraz dla was trochę tej zabudowy krośnieńskiej, zabytkowej. Także moim skromnym okiem wydaje się, że ten spacer dobiega końca pomiędzy tymi górskimi, troszkę innymi niż taka centralna polska zabudowa, ta górska jest, więc tak te domki wam tutaj pokazuję. Pomiędzy tymi bardzo ładnymi, ciekawymi zabudowaniami, innymi niż nasze, chciałbym zakończyć ten film. Przeszliśmy się uliczkami niewielkiego, skromnego Krościenka nad Dunajcem. Zapraszam was serdecznie do Willi Hasaba i na kolejny film już za tydzień, gdzie podbijemy sobie jeden ze szczytów Pienin, czyli Sokolice. Dzięki za to, że byliście na tym filmie. Dajcie łapkę w górę i do następnego. Hej!